Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed Wami Slady Spire. Jakimś cudem udało nam się obserwatorką pierwszy level przejść. Dziwna postać, ciekawa postać. Chcę ogniska dużo. Czy ja w ogóle ulepszyłem jakieś karty? No tam jedną chyba, tą przez przypadek. Ale mam tak mało możliwości leczenia, że... Dobrze, handlarz leczy. Mam w miarę kasy, więc może pójdziemy tutaj. Tutaj. I potem nie wiem co. Pomyślimy. O nie, to ten ćwok. Chociaż okej. Okay. Sprawiał mi problemy robotem. Ale tutaj nie powinno być problematyczne. Hahaha. Trzy cuda. No, to jest... Myślę, że to był dobry wybór. Mogę mieć plus 3 energii w dowolnym momencie. On mi robi 12 obrażeń. A ja mu mówię, mów do ręki. Dajmy sobie 2T. Dajmy sobie tak. I... Dobra. Użyjmy jednego cudu, żeby mu zredukować trochę pancerz. Ale tylko o jeden. No dobra. O, cudu nie mogłem użyć. Chwila. Czy mogę tylko jednego cudu naraz użyć? Jak to działa? Piaski. Obrony dużo nie mamy. Niestety, ale no. Tylko jeden HP stracimy. A gdyby się jakimś cudem udało tutaj tą postacią... dostać kartę tą z czerwonej talii, co coś tam z, każde dostawanie bloku zadaje obrażenia. Znów 10. Postawa spokoju. Mogłem użyć erupcji, jakichś ataków, a potem postawy spokoju. Uczymy się powoli. Cztery bloku. No i w sumie widzę, że nie chcę na razie tego używać. Mantra się ładuje. O, forma dewy. Eteryczna. Czyli muszę jej użyć teoretycznie. Ale... No, chciałbym też coś... ubóstwienie. Czy mogę użyć dwóch cudów w końcu? Nie, no mogę. Spoko. To ich użyję jednak i zrobię sobie bloku trochę. Czyli co, teraz będę miał 4 energii? Tak to działa? O Boże. What the fuck is this shit? To jest busted. Piaski już kosztują 1. Ale po... cenna lekcja. Ubóstwienie. Co wy na to? Czy mogę go zabić w tej turze? Może być problem. Ale może nie być problemu.
Muszę tutaj dużo liczyć. Dostanę 3 energii. Czyli w sumie plus 1. Czyli będę miał 5 energii. Potrójne obrażenia. 5 energii. 60 obrażeń. Zabiję go. Spoko. Bez problemu żadnego. Cenna lekcja, po prostu go zabije, bo to zdaje 30. No dobra. Zaczyna być ciekawie. Lawina. Czy te wszystkie te karty, wszystkie te lawiny będę dostawał przy zmianie postawy? No, zerowe karty na propsie, ale co to jest to? Jeśli jesteś w postawie spokoju, dobierz 3 karty. No, jeżeli będę miał dużo energii, to może być ciekawe. A widzę, że możemy mieć dużo energii. Nieskończenie dużo energii. Nie wiem w sumie, czy chcę w ogóle takie rzeczy. One są dosyć słabe, te karty. Niby zero kosztują, co prawda, ale... Chociaż z drugiej strony kosztują zero, no. A jedynym problemem z nimi jest... Problem z nimi jest taki, że na tym bossie poprzednim po prostu nie chciałem ich używać, bo dostawałem obrażenia od kolców. Więc dobra, konsekracja. Oho. Właśnie, barykada. To bym chciał mieć też. No to... Oczywisty wybór. Neguje 3 negatywne efekty? Jezus. Panie. Nie przesadzasz pan? Muszę mu trochę tego armora zbić. Bo mu się zachowuje armor. Użyję chyba delikatnych cudów. No i tyle wystarczy na razie. Jezus, 48. Nie przesada. Lekka. Erupcja. Chyba nie chcę na razie, bo nie mam defensywnych rzeczy specjalnie. Obrona, no troszkę mnie obroni. No upierdliwy ten mob jest, nie powiem. No i co, i tyle? Dobrze, więcej energii. Kruchość, fajnie. Myślę, że zrobimy tak. Aha. Ćwoku. Naprawdę zniwelowało to ten efekt, ale chamstwo. Straszliwe. Bardzo chamskie to było. Panie dzieju. Z tą energią to ja tu widzę, się dzieją rzeczy. Ubóstwienie prawie mogę zrobić. Dostanę w następnej turze boskość. Jest szansa, że została jedna karta. Kurde. Obrona. Jeśli użyję ubóstwienia, to będę miał boskość, ale przydałaby się wtedy właśnie... co by się przydało? Erupcja. No. Powinienem się nauczyć w końcu skrótów klawiszowych tutaj. S, A jest zagrywające, dobra.
No nie wiem, co dostanę w następnej turze. Prekognicja mi nic nie da. Bo tutaj jest tylko jedna karta. Więc chyba nie będę grał ubóstwienia. Chociaż równie, no mam tyle energii, że kurde, mogę wszystko zrobić. Zostawię sobie piaski, mogę mieć miliard energii i milion kart. Znaczy z kartami, no to niekoniecznie. Dobra, zróbmy to. To mi da postawę spokoju. Mogę... Co ja w ogóle mam tutaj za artefakty? Mantra i... Za tam 4 lub mniej to robię 5. Czy to będzie tak naprawdę 5 zadawało? Boże, ten blok. Muszę przez niego się przebić. No ja sam nie mam bloku. Robić ubóstwienie? No równie dobrze mogę, no. Czemu nie? No i tyle. Dostanę 10. Au. Teraz. Adrenalina. Achievement jakiś. 12 energii. Nie powiem, mogę mieć więcej. No on ma mało HP-ków, kurde. Byle się przez ten cholerny przebić ten. No myślę, że go zabiję spokojnie. Piaski czasu. To wystarczy. Co tutaj mamy? Coś zupgrade'owanego wreszcie. Zyskaj 10 bloków, tasuj rozeznanie. Darmowe dwie karty, które mogę wybrać sobie. Brzmi to nieźle. Sięgnąć niebios. 10 obrażeń przez przemoc. Po prostu 20 obrażeń w dowolnym momencie. To tak jak nasza ulubiona karta, czyli piaski czasu. Też 20. Bo się zachowuje. Co prawda jest jednorazowa, ale wciąż. A co to jest to? Odskok. Żółta za 3. Co? Czy czegoś nie rozumiem? Rozegraj kolejną turę. Zakończ swoją turę. Co? Jak to działa? Czyli w momencie grania mojej tury rozgrywa się inna tura, a potem kończę... Co? What the fuck? Za dużo kombinacji. Jak to działa? Nie mam pojęcia. Nie, na razie nie chcę aż tak komplikować wszystkiego. Sięgnąć niebios. To nie był żaden miniboss. Ani nic. Chyba pójdę do sklepu. Trochę się poleczyć. Może coś kupić fajnego. Lody. O Boże mój. Chciałbym to mieć. Zachowujesz energię między turami. Karta pytań. Lustro Doli. Otrzymujesz kopię karty. Dobra, oświecenie. Koszt minus 1. Sekretna broń. Wybierz atak i umieść w ręce. Za darmo jakiś atak. Jakie ja mam ataki?
Erupcja to jest atak? Oszacowanie na wyprzedaży w sumie. Ale nie wiem, czy chcę mieć więcej kart. Miażdżenie stawów. Atak 8 punktów. Wrażliwość akurat by się przydała, bo w ogóle nie mam. Jeśli w tej walce ostatnią kartą była umiejętność. Ja też lubię złoto. Nie wiem, czy chcę to kupić. Moja talia. Czy chcę coś wykluczyć? Może jakąś jedną zwykłą obronę? Na przykład. W sumie konsekracja nie jest aż taka super duper. Właśnie, mogę oglądać ulepszenia. Powinienem sprawdzić, co tutaj się może dziać. Erupcja kosztuje 1, to już lepiej. Czujność, więcej bloku, niestety wciąż kosztuje 2. Mów do ręki, bardzo ładnie. Piaski, aż się boję, więcej obrażeń. Trzecie oko. Prognozuj 5. No to już ma większy sens. 11 obrażeń. 8 dodatkowych. To z jakimiś takimi multi-atakami. No, tu po prostu więcej obrażeń. Rękawy. Cenna lekcja. Minimalnie więcej obrażeń. Cena się nie zmienia. Ubóstwienie. O kurde, zachowanie, nieźle. Lawina, pewnie więcej obrażeń. Nie jest eteryczna. O kurde, to znaczy, że mogę ją zachować na później. Chociaż przeważnie mam w miarę energii, szczególnie jak mam cuda, to upgrade'owanie jej nie jest takie konieczne. A tutaj... 15 obrażeń, ładnie. 100 kosztuje. Czy chcę jakiś artefakt? Bo karty w sumie żadna mnie jakoś nie porywa. Nie wiem, z tym miażdżeniem stawów. Jak to dokładnie działa? Jeśli w tej walce, ostatnią zagraną, czyli jeżeli zagram umiejętność przed tą kartą? Nie, czy ogólnie przy kończeniu tury ostatnią będzie umiejętność. Wrażliwość może mi dać miliony obrażeń potencjalnie. Chciałbym mieć jakieś źródło wrażliwości, więc chyba to kupię. Miksturki wciąż nie użyte. A jak to działa? Po prostu jednorazowa kopia karty. No w sumie kopia, kuźwa. Kopia piasków czasu. Hehehe. To by nie było głupie. Easy. Dobra, i wykluczę jeden zwykły blok. Co może być błędem, ale nie musi. Nie wiem. Ogromna księga. Oho. Znamy to. Utrać życie. 2 życia. 3 życia. 10 życia. O, inna księga. O kurde. Każda walka z losową kartą mocy, która kosztuje 0. O. To brzmi dobrze.
Być może od... trzech kultystów? Dobra, panie, co tu mamy? Easy. Dodatkowa karta w każdej turze. Teraz. Ubóstwienie. Oni wszyscy się buffują. Trzecie oko. Zaraz, to daje blok? Nawet jakoś nie zauważyłem tego. No dobra, konsekracja na dobry początek. Nie podoba mi się, że jest ich dużo. No dobra. Rzucę chyba ubóstwienie, no bo nie widzę żadnego przeciwwskazania tutaj. Trzecie oko mi nic nie da. Zupełnie. Będę wiedział, co będzie w następnej turze, ale i tak będę wiedział, bo kończę turę. Wszyscy robią rytuał, ale przynajmniej jeszcze nie mają dodatkowej siły, ale będą atakować, kurde. Nie podoba mi się to. 18. No dobra, do przeżycia. Jezus, ile kart. O, co to jest to? Nie znam tego. A to jest w ogóle jakaś losowa karta? Losowa karta mod... Nie, zaraz, to nie to. Skąd to jest? Chwila, moment. Skąd jest ta karta? Kara. Czy ja ją gdzieś tam wybrałem kiedyś? Nie kojarzę jej zupełnie. Postawa spokoju. Czy jestem w stanie zabić chociaż jednego? Być może. No dobra. Użyjmy cudu. Kurde, nie zabiję go, naprawdę. Chamstwo. Dobra, prawie go zabiję. A nie, jednak go zabiję. I pobrońmy się. No, zużyjmy cuda. Chcę żyć. Oni niestety będą siłę dostawać. O co chodzi z tą karą? What the fuck? Czy coś mnie ominęło? Nic nie rozumiem. Osiemnaście obrażeń dostanę. Czy mogę dwa razy mieć formę dewy? What the fuck? Dobra. 18 obrażeń. Boli. Dobrze, teraz już jest nieprze... O co chodzi z tymi kartami? Czy ktoś coś wie na ten temat? O, drugie piaski się wyrandomowały. Jezus Maria. Zabiję jednego. Cenną lekcją. Mam nadzieję. Tylko muszę to... Czy nie zabije? Kurde, ciężko będzie go zabić. Nie zabije go. Fuck. Muszę go zabić. Bo umrę. Przykro mi, cenną lekcję. Cenna lekcjo. Nie tym razem.
boskość się odpala właśnie. O, cenna lekcja, dziękuję. To teraz nie zabić go od razu. O, na przykład tym możemy posmyrać. Cenna lekcja, do widzenia. Ubóstwienie, o, pięknie. Płynny ogień, 20 obrażeń. Nie wiem, co jest lepsze. Zobaczymy karty. Hymn startowa. A to to jest, dodaj karę. Nie kartę. Rozumiem. O Jezus Maria, to jest przegięte to wszystko. Smagnięcie szarfą. Słabość. Lawina ciosów lepsza. Okej. To już rozumiem. Przeczytałem, że to jest... gdzie to było? Zaraz. A, to po prostu mi się wyrandomowało skądś tam, chyba z tej książki w poprzedniej walce. No to oczywiście, że chcę to. Dobra, mamy 0 HP. Chyba wolę 20 obrażeń niż 10 wszystkim. A, miniboss, jasne. Już lecę. Kurde, jak to ognisko mało leczy. Jestem przyzwyczajony, że leczy więcej, nie wiem czemu. Chyba jest taki, jest jakiś artefakt, co zwiększa leczenie z ogniska. Dobra, idziemy do drugiego ogniska. Intrygująca kapliczka poświęconą nieznanemu bóstwu. Ulepsz kartę. O, nie no, piaski to spoko, ale bez przesady. Co tam było ciekawego? Forma Dewy jest nieeteryczna. To nic ciekawego. Cenna lekcja. Więcej obrażeń. Czujność. Kurde, chciałbym mniejszy koszt. To jest niezłe. 3 bloku, 7 obrażeń. No to 3 bloku głównie jest niezłe. Więc albo ręka, albo dewa. Myślę, że nie wiem. Myślę, że ręka. Dobra, teraz... O Boże, nie. To wy. Znam was, ale teraz jestem bardziej przygotowany. Zdecydowanie bardziej przygotowany. Dobra. Wtasuj przemoc. Co robi nauka? Wtasuj rozeznanie. Dobra, jest to zerowe, więc elo. Hymn bitewny. Oczywiście. Niestety widzę, że będę musiał dostać trochę obrażeń, chyba że powielę sobie czujność, czy to coś da mi? Niewiele. Kurde, no. No mało kart defensywnych chyba. Co jest przykre. Łyknę chyba sobie siłę. W końcu trzeba tego użyć. Dwanaście obrażeń. Chyba tego muszę najpierw wykończyć. Poprzez przemoc się wtasowuje. Mantra, nauka. Zróbmy postawę spokoju, co mi powinno dać chyba? Nie dało mi gradu ciosów, czy tam jak to się nazywa.
teoretycznie nie zmieniłem postawy, tylko z braku postawy przeszedłem do postawy. Ha. Dobra. Dostaniemy trochę obrażeń. Konkretnie aż 12. Fuck. Masz. Trzeba go szybko zabić. Kruchość, no nie. O nie, moja ręka jest pełna. Jest limit. Ciekawe. No nieważne. Dobrze, 12 obrażeń. Czyli będę w stanie go zabić. Jest taka szansa. Kara jest za jeden. Konsekracje są darmowe, więc elo. No, nie zabiję go niestety. Ale dwie obrony dają mi prawie nic. Co za słabizna. 18. No jakbym się uparł, to bym go zabił piaskami. Chyba tak zrobię. Koniec, kurde. Zabawy. Ubóstwienie się teraz przenosi, a to jest piękne. On nic nie robi. O, poprzez przemoc. Kara w każdej turze 14. O Boże. Dobierz dwie karty. Ja mam już mam za dużo kart. No jeszcze jedną. Ile tam było? 10 pewnie jest limitem. Dobra, równie dobrze. Proszę bardzo. Jeszcze jakiś dobry atak i do widzenia będzie. O kurde. Co ja widzę? Pięknie. Puste ciało. Blok, opuść postawę. Jak woda. 7 bloku jest... O, dobre, to jest moc. Często jestem w postawie spokoju. To akurat myślę, że mi się przyda. Defensywna jakaś taka w miarę karta. Czuję się delikatnie lepiej. Teraz, czy chcę dwie walki i ognisko, a potem jeszcze handlarz. To mi... Handlarz mnie poleczy, okej. Może chcę minibossa, hehe. W sumie chcę minibossa. Pewnie się skończy jak zwykle. Stuletnia łamigłówka. Wystracę życie, jak dobierz 3 karty. Chyba limit kart będzie dosyć często tutaj tą postacią osiągany. O Boże. Was dwóch. Nieładnie. Co ja widzę w ogóle? Co ja widzę? Co ja widzę? Czy chcę jeszcze coś robić? No chcę chyba. Jakąś obronę. Myślę, że cud od razu zużyje cuda, bo energia mi się będzie non-stop zwiększać, więc równie dobrze. Mogę. To jest zachowywane? Temu to niewiele zrobi niestety, więc zróbmy tak. No, dostanę obrażenia, bo jakżeby inaczej. No. I to sporo obrażeń dostanę, znaczy sporo, no. Nie umrzyjmy. No, wszystko fajnie, ale dobrze byłoby nie umrzeć.
Erupcja. Ale tylko jeden cud. Trzeba uważać. Kara daje 12. Konsekracja. 5 wszystkim. Cenna lekcja. No na pewno chciałbym jej użyć. Czujność to jest blok. Wszystkiego bym chciał użyć. Kurde, nagle mam mało energii. Zróbmy przede wszystkim to, żeby nie umrzeć. Teraz czy dam radę zabić tego? Dam. Rzucić mu karę i lekcję albo cokolwiek. Konsekracja zadaje 5. No to za mało, żeby... Czy warto karę na niego marnować? No i tak nic większego tutaj nie zdziałam. Więc zróbmy tak. O, lekcja się sama zupgrade'owała. Czemu wrażliwość? Co to ma być? Z jakiej racji? A, bo tamten umarł. No to niedobrze, bo 18 obrażeń. Mech. Trzeba było mu do ręki użyć, aj. No cóż. Wstanę blok, na szczęście. No, super, super. Ale 8 HP. Więc teraz muszę go zabić, albo nie wiem. Albo będzie ból. Pięć bloków dostaję na koniec. Zobaczmy, co mamy. Mamy dwie obrony, więc jest nieźle. Więc na pewno je zagram. To mnie uchroni przed wszystkim. Dobra, teraz możemy coś działać. Dwie kary. I co? I uderzenie? Prawdopodobnie. Coś w ten deseń. Potem może piaski czasu już odpalę. Spróbuję go zabić. Jak dobrze pójdzie. Jak tam z boskością stoimy? 4. Drugie piaski. Interesujące, ale nie ma co wydawać. Zróbmy tak, to mu zmniejszy. Myślę, że będę w stanie go zabić. Być może. Nie, chyba nie będę w stanie go zabić. On mnie zabije. Czyli jeżeli ja go nie zabiję w tej chwili, to właśnie umieram. Dobrze widzę. 12 minus 5. 7. Nie, zostanie mi jeden hapek. Okej. Okay. 10 obrażeń. I zła się nie ulęknę. W sumie to go zabije. Ale jestem ciekaw. Chyba jest achievement za przeżycie walki z jednym hapekiem. Chociaż nie wiem, czy dowolnej walki, czy walki z bossem. Więc upewnijmy się, że dobrze myślę. Na koniec swojej tury jestem w postawie spokoju. Zyskam 5 bloków. On mi zada 7 obrażeń. Wciąż będzie miał 7 armora, więc może to nie być takie oczywiste, ale piaskami go wykończę chyba, no. Więc
dam sobie jeszcze ubóstwienie na wszelki wypadek. Powinienem to przeżyć, prawda? Dobrze liczyłem. No. Cieszę się. Boskość. 60 obrażeń. Dziękuję. W sumie nie wiem... Tak. Był achievement. Nie wiem, czy nie miałem tam tego... lekcji do upgrade'owania. Punkty nacisku. Piętno? Co to jest piętno? Jakaś nowa mechanika jeszcze bardziej? Co to kuźwa jest piętno? Wszyscy przeciwnicy tracą życie równe. What the fuck is this? Nie wiem, co to jest, więc wypróbuję. Boże, ta gra się będzie toczyła milion lat. 1 HP, no to na pewno było bardzo dobry wybór. O Jezus Maria. No i dobra, przynajmniej nie muszę tak często upgrade'ować, znaczy w ogóle nie muszę upgrade'ować przy ogniskach, bo tylko się leczę, skoro mam upgrade'owanie przy pomocy lekcji. Nie idziemy przez minibossa, chociaż 3 zwykłe walki. Nie, no nie. 3 zwykłe walki mogą się okazać śmiertelne wciąż, jak najbardziej. Dobrze, nie mamy tutaj nic defensywnego na szczęście, nie potrzebuję tego. Rękawy, kogo tutaj bić? Chyba, nie wiem. Chyba tamtego, tamten był bardziej problematyczny. Tak mi się wydaje. Z tym swoim shieldem na milion. Trzeba go zredukować trochę. Panie, 19 obrażeń. Dobrze. Nie umrzyjmy. Energii nie mam jakoś bardzo dużo wciąż. Znaczy jeszcze. Nie mam postawy spokoju. Oho, koty się biją. Może tego się uda zabić. W sumie. Prawie. Nie mam nic defensywnego. No fajnie. Ale mam cenną lekcję, więc go zabiję. Na szczęście. Dobrze. Ostatnie uderzenie zupgrade'owane. No i chyba zagram jak woda na przyszłość. 10 obrażeń. Znaczy nie 10, chwila. 7? A bo to się zupgrade'owało? Jak woda się zupgrade'owała? Czy co? Czy to było odrzucone? Co? Czy to nie było... What the fuck is going on? Co to jest? Jak woda? To jest ta karta, którą zagrałem. Ale ona była tymczasowa. Nie, zaraz. Co tu się zadziało w ogóle? Czy ja czegoś nie rozumiem? Tak, to była jak woda. To była ta losowa karta mocy chyba z książki, dlatego jej nie widzę w odrzuconych. Ale ona musiała być zupgrade'owana, skoro mi daje 7. Chyba, że jest jeszcze jakiś efekt, który mi to zwiększa. No nic, nieważne. Dostaniemy sporo obrażeń. Coś czuję, że nie przeżyję generalnie. Pełna ręka. No, 20 obrażeń, jestem w stanie to przetrwać.
Nawet jeśli tą walkę przetrwam, to następnych już prawdopodobnie niekoniecznie. Dobra, mów do ręki. Mamy niedużo opcji. Niestety forma Devy jest na samym końcu, znaczy na samym końcu, gdzieś tam pod końcem, więc z energią jednak są problemy. Potrzebuję tego cudu teraz. 20 obrażeń nadciąga, co mnie zabije. A ja mam jeszcze kruchość, więc jest zarąbiście. Na pewno chcę to. To mi da troszkę bloku, albo i nie da, bo kruchość, fajnie. A, nie da mi, bo ten jego chrzaniony hard zanulował mi w ogóle ten efekt dawania bloku po ataku, świetnie. Jeszcze jedna obrona, czy co? Chyba tak. Może to? Chociaż już mam postawę spokoju, to mi nic nie da. Obrona. A on sobie pewnie jeszcze milion bloku da, czy co? Czy on tylko atakuje? Dobra, to powinno go powstrzymać. Jakoś tam. 16. Umieramy zaraz. Dobra, nie dał sobie bloku, ale teraz sobie doda bloku. O, forma Devy. Trochę późno na to, kurde. Bo jak jej użyję, to nie będę mógł zrobić nic innego i umrę. Niestety jest eteryczna, więc przepadnie. Ech, życie. Co to jest to? Nie wiem, co to jest to. On ma... Piaski czasu, 20 obrażeń, kurde, gdybym miał... Czy ja mam tu w ogóle jakąś defensywną kartę, czy umieramy właśnie? Widzę, że umieramy chyba. Na to wygląda. Mogę zrobić jeszcze to. Może powinienem był to już dawno zrobić. Czy podwójne piaski czasu go zabiją? Tak. Nie mam żadnej słabości. Nie mam. No dobra. Wróżka w butelce. Po otrzymaniu śmiertelnych obrażeń wskrzeszenie. 30%. Jezus Maria, co to było? Oszukać przeznaczenie. Bezpieczeństwo. Nie no, nie chcę rzeczy, które mi jeszcze dodają więcej do ręki. Zadaj 14 obrażeń, opuść postawę. Prognozuj 1 i tak dalej, jakieś rzeczy. 2 bloku, 3 obrażenia. No nie jest to złe, za 0 w sumie. Bezpieczeństwo. Ten blok w sumie tak naprawdę... zagrywalny w dowolnym momencie, jest niezły. Dobra. 10 HP. Na pewno przetrwam 2 walki. Aha. Forma Devy za 0. W pierwszej turze, no dobra, może przetrwam, ale dobra, 10 bloku jestem w stanie zrobić. Więc zróbmy. I co? Szukać przeznaczenie. No, mogłem to zagrać. No nic. Na pewno chcę bezpieczeństwo. Zrobię jeden cud, żeby trochę zredukować liczbę kart. Co? Jeszcze jedno bezpieczeństwo? A,
Do ręki mi to dodało. Rozumiem, rozumiem. Chyba kultystę trzeba załatwić najpierw, nie wiem. Bo się będzie buffował, a ma mniej HP. Czy ta wybrana też się będzie buffować? Nie wiem. Nie pamiętam. Robi jakiś debuff. Ten robi 6. Myślę, że być może go zabije. Być może nie. Co robi to? 10 obrażeń, przemoc. Czy tam poprzez przemoc. 2 konsekracje za darmo. Najpierw mów do ręki. Na tego, co ma więcej HP. Bo i tak 2 konsekracje mi dadzą dużo bloku. Pięknie. Co to jest to? Nie wiem. Piętno. No i co z tym piętnem? A, po prostu jeśli zagram tą kartę, to tracą HP. Okej, rozumiem. Konsekracja. Konsekracja. Blok mamy. Pięknie. Teraz co, sięgnąć niebios? Czy to zadało mu obrażenia? Nie wiem, jakoś tak... Coś mi umknęło. Dobra. Bijemy. Zabijemy go w następnej turze. Giń. Co to za debuff? Przekleństwo. O kurde. Oszołomienie, kiedy robię nie atak. Czyli często. Z drugiej strony, ty giniesz. A ja mam tutaj dużo rzeczy. Postawa spokoju. Teraz. Jak woda, myślę. Chociaż to da mi oszołomienie, ale cóż. Przeżyjemy. Piaski, dobrze, dobrze. No to lejemy. Koniec. Nie, zaraz, skąd ja dostaję... Jak woda. Skąd ja to dostaję? Nie daje mi to spokoju. To jest... Nie, to jest karta... Jak woda. A, no jest upgrade'owana, dobrze. O to mi chodziło. Spoko. 16 obrażeń. Mam jakieś bloki? Jak nie mam, to nie żyję. Mam. Dobra. Nie? Nie to. To. Okej. Okay. Chyba, że jestem w stanie zadać tyle obrażeń. Być może jestem. No, niestety jestem osłabiony. Ale mamy bezpieczeństwo. Myślę, że go zabiję. Goją. Przez przemoc robi 15. Kara robi 9. Mógłbym jeszcze piaski walnąć. Cenna lekcja. To osłabienie mnie wkurza, ale jeszcze... Kurde, przez 3... 3 tury, więc raczej od tego nie ucieknę. Myślę, że go zabiję. Ją. Cenna lekcja 9. Piaski czasu 15. Kurde, źle skalkulowałem. Fuck. To może, nie wiem, czy cenna... Nie, cenna lekcja się nie zachowuje. Piaski ją zabiją, nie. Chcę cenną lekcję. Źle zrobiłem. Wieniec płomieni mi nie pomoże. O jeden HP-ka zabraknie. Fuck. Czy będziemy ryzykować i...
I nie zagra... nie zabijemy jej. Ryzykownie. A taka chciwość zazwyczaj nie popłaca. Wiemy to już. 8 bloku. To by mnie ochroniło zupełnie. Nie. Nie ryzykujemy. Dobranoc. Destylowany chaos. O kurde, 3 karty losowe. Za ciosem. Jeśli to był atak, to jeszcze jedna energia. Dobra, zupgrade'owane, to wezmę. Opuść postawę. Blok. Chociaż nie wiem, czy chcę mieć dużo, aż tak dużo kart. Niby nie jest to aż tak dużo, ale... Dobra, wciąż 10 HP. Uch. Co tu się dzieje? Ale znowu dewa za darmo. Co ten mob robi? Po obrażeniu od ataku dostaje blok. Spoko. Dewa. Hymn. Za ciosem. No i co? Jeśli w tej walce ostatnią zagraną kartą, a ostatnią, czyli jak dotąd ostatnią chyba. Dobrze. Czyli możemy zrobić uderzenie, a potem za ciosem i dostać energię. Dobrze myślę? Tak, dobrze myślę. Ty dostajesz blok niestety. No nic. 5 wszystkim. Teraz 4 dwukrotnie. Dobrze, że nie miałem tutaj żadnego bloku na ręce, bo będę go potrzebował za chwilę. To się resetuje, tak? Czy nie? Tak, dobrze. 21. A! Przeżyjemy to. Chyba mogę zagrać dwie karty, dwie formy dewy. Mamy jedną obronę. Dobra. Mamy też wskrzeszenie. Zagraj trzy karty z szczytu stosu. Jakieś randomy. Pytanie, czy to kosztuje energię? Myślę, że należy się przekonać w końcu. Nie kosztuje to energii. To dobra mikstura. Potencjalnie. Dowolną liczbę kart... Aha, czy to jest to prekognicja? Nie chcę nic odrzucać, chociaż erupcję może odrzucę. Raczej nie będę chciał mieć postawy gniewu, chociaż z drugiej strony... Może będę chciał, żeby ją żeby tego moba zabić od razu. Dobra. Lawina ciosów. Defensywne rzeczy poproszę. 11. Przetrwam. Nie. Czy mówicie mi, że nie przetrwam w ogóle? Że to mnie zabije? Bo to zadaje 21 obrażeń. Nie przetrwam. No to dosyć smutne. Troszeczkę. Jeszcze osłabienie mam. Nie. Po otrzymaniu obrażeń. Jedenaście. To jest umiejętność, nie atak. Kurde, no. Piętnaście obrażeń. 9. Będzie mało brakowało. Gdybym nie miał słabości. No nie no. Umieramy. No dobra, wskrzeszenie się striggeruje. Szkoda. Szkoda. Pełna ręka. To świetnie.
Czas to zakończyć, myślę. Znów nie popatrzyłem, czy miałem lekcję tam gdzieś na ręce. Magiczne ostrze. Wymazanie. 9 obrażeń x razy. O Boże! Wiecie, co to oznacza? To faktycznie jest wymazanie. O Jezus Maria. No i nie widzę tutaj wielkich szans. Znów mam pół HP. Chociaż ostatnio też tak było. A mam dosyć dobry build, powiedzmy. Tylko co to będzie za boss? Boss, którego nie znam. Więc smutek generalnie. Nie wiadomo, co robi, ale nie atakuje. Automaton z brązu. Dobrze, mogę się przygotować. 6 energii na start. Ładnie, ładnie. Magiczny ostrz. Chwila. To kosztuje X. Czyli jak to teraz rzucę, to wymazanie będzie zadawało tyle obrażeń. A to wymazanie nie kosztuje X, tylko ta karta kosztuje X. A kurde, to jest ciekawe w sumie. Dziewięć razy sześć. Jezus Maria, za jeden punkt energii. Ale chciałbym, kurde, te moce odpalić. Chociaż Nirwana nie jest jakaś rewelacyjna. Nic tutaj nie jest bardzo rewelacyjne. Walimy magiczne ostrze. Elo. Zgłupiałem, powiedzmy. Mogłem przecież jeszcze cudami to podpakować. No, to było głupie. Czy chcę go atakować? Zróbmy tak. I chyba na tym tyle na razie. Zobaczymy, co on robi. No nie, przytupasy przywołuje. To bardzo źle. Znaczy bardzo, nie wiem. Debuffy mocne walą, a on za 14 atakuje. Ajajaj. Wykluczenie. Dobra, chcę mu. Oczywiście ma ten cholerny. Ach, hard. To był błąd. Niedobrze. Może powinienem te przydupasy zaatakować. Kurde, czy ja nie mam żadnej defensywnej karty teraz na ręce w ogóle? Nie? Fajnie. Czemu piramida się świeci? Fuck. Źle jest. Jest źle. Nie wiem, lejmy jakiegoś przydupasa. Trudno powiedzieć, na kim tu się skupiać. Będzie bolało. Co on zrobił? Ukradł mi formę Dewy. I cenną lekcję, co? Co tu zaszło? Nie są odrzucone. Co oni zrobili z nim, z tym? Po śmierci wraca do mojej
forma dewy, okej, muszę tego zabić. 16 obrażeń idzie. Hehehe. Mam nadzieję, że to było tego warte. Jeszcze jakbym miał boską formę piaski czasu. 2 się ładują. Dobra. Forma gniewu. No nie. Znów nie mam żadnej defensywnej karty na ręce. What the fuck. Wymazujemy chyba któregoś. 9 razy 6. Dużo. Dużo. To kosztuje aż 2, trochę dużo. Nie mam nic defensywnego, ale myślę, że obu mi się uda zabić. Chociaż może niekoniecznie. No mamy 2 kary. Dobra, zabiję tego. 17, no nie, no jednak nie zabiję go. 10 co najwyżej mogę zadać. Cenna lekcja, no. Fajnie. No nie jestem w stanie tego użyć. Czuję, że umrę. On jeszcze się buffuje, fajnie. 20. I wciąż 2 debuffy odrzuca. Dobra, mamy trochę bloku. Boskość w następnej turze nastąpi. Jak woda, spoko, tylko że... Kurde, umrę prawie. Znów nie, nie, dobra, mam obronę, nieważne. Forma dewy wciąż jest tam zajęta. Myślę, że cuda muszę użyć, żeby mi ręka nie była pełna. Użyję tej mocy. Rzućmy karę na tego ćwoka. I uderzenie, żeby formę dewy dostać, bo bez tego fajnie, że jest... To był wielki błąd. Nie mogę teraz... No... Pierwszy raz walczę z tym bossem. Nie wiedziałem, że to wraca do mojej ręki. Znaczy wiedziałem, bo poprzednia tak wróciła. A że to jest eteryczne, więc tracę formę dewy. Do widzenia. No nie. Mistakes were made. Bezpieczeństwo. Ale teraz, no, muszę bardzo mocno na energię patrzeć, niestety. Bo... Nie mam ani cudów, ani formy dewy i wszystko w dupę poszło. On nie atakuje. Ubóstwienie mogę mieć w następnej turze. Albo mogę mieć w tej, ale nie wiem, czy chcę mieć w tej. To kosztuje 2, więc chyba nie. Poczekam, aż piaski się tam doładują. W sumie oba piaski chyba rzucę w następnej turze. Myślę, że zrobię punkty nacisku, żeby mu czy piętno też anuluje? Tak, okej, okay, dobrze. Myślę, że rzucę to bezpieczeństwo w ręce na przyszłość, żeby mieć blok, który jest zachowany. Teraz możemy jakąś tam konsekrację ponaparzać. I jeszcze na karę mnie stać. Bardzo dobrze. W końcu to była dobra w miarę tura. On się buffuje i mnie zabija. Aha. Okej. Okay. 50. No co to ma być, panie? Nie mam energii nawet, żeby tutaj jakieś kombosy robić.
no źle to rozegrałem bardzo z tą formą dewy i no, miałem też pecha. Miałem mało HP. Nie ma co się oszukiwać. No nic mnie tu nie uratuje. 8 bloku mi nic nie da. Nawet kurde nie mam formy tej spokoju. 12 bloku. No dobra. Ile bloku mogę dostać? 8. Potem dostanę 7 z tego, to mi da 13 czy 15? 15. I 12. To 27. Plus 14. To 41. O 10 za mało. I tak umrę. I tak umrę. No to smutek. Cokolwiek nie zrobię, umieramy. To w ogóle jest który boss? Drugi? Pierwszy? Gdzie ja jestem? Co to za... Czy to jest pierwszy obszar? No bez przesady. Znów w pierwszym obszarze umieram? Nie no, to musi być drugi obszar, skoro mam tyle rzeczy. No raczej drugi. Nie no, muszę bardziej na hapeki uważać ogólnie tymi postaciami, które się nie leczą co walkę. Zdecydowanie. Dobra. Nie zabiję go, ale przynajmniej będzie zabawnie. 60. 60. A może go zabiję? Ajajaj. 36. No. Może gdybym trochę agresywniej grał, no ale nie. W sumie to mi jeszcze daje bloku trochę, no ale... Kurde, to zadawało 30. No ale... I tak. Co było następne? Zobaczmy. No nic jakiegoś rewelacyjnego. Żegnaj, okrutny świecie. Miło było. Jakie lasery? Przynajmniej coś odblokowałem może? Wciąż nic? Fajnie! Nie wierzę. No jednego bossa pokonałem. To było za mało. RIP! Achievementy. Właśnie, co to było? Gdzie to było? To. Wygraj walkę z jednym hapekiem. Spoko. Wyniki. Ja. Dobra. Nie ma co. Trzeba będzie trochę ostrożniej grać, chociaż już to sobie mówię od dwóch rozgrywek chyba. W końcu nam się uda. Dobra, dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.